Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jubileuszowy odcinek specjalny ze względu na to, że kanał Szkoły Akwinaty przekroczył liczbę 20 tysięcy subskrybentów. Zapraszam. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wiernie oglądają, szczególnie tym, którzy zasubskrybowali nasz kanał. Dzięki temu te treści, w które jednak trochę wysiłku wkładam, docierają do większej ilości osób. Im więcej osób subskrybuje oczywiście, im więcej jest polubień tego filmu, tym chętniej YouTube później proponuje go innym. Dlatego jest to jakaś forma odwdzięczenia się za to wszystko, co jest tutaj produkowane, gdy właśnie subskrybujemy ten kanał i lubimy filmy, które się na nim ukazują. Także ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ten sposób przyczynili się do rozwoju tego kanału. Dziękuję za to nie dlatego, że jest to jakaś moja osobista ambicja, żeby osiągnąć ileś tam subskrypcji i ileś tam wyświetleń, tylko dlatego, że chciałbym, aby Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa docierała do jak największej ilości osób. Dlatego, że chciałbym, aby tradycyjna katolicka nauka docierała do jak największej ilości osób. I jak się okazuje, YouTube jest tutaj środkiem, który jak na razie bardzo dobrze się w tej materii sprawdza. Pozwala na to, aby te treści, które do tej pory docierały do jednak dosyć ograniczonej liczby osób, teraz nagle rozprzestrzeniły się dosyć znacznie i właśnie w tej chwili mamy tutaj już 20 tysięcy subskrybentów, osób, które dostają powiadomienia, które dostają przynajmniej wyświetloną miniaturkę, gdy przeglądają YouTube'a. Teraz jest dobry moment do tego, żeby przejść do tytułu tego filmu. Jest on odrobinę przewrotny, bowiem księdzu youtuberowi zależy najbardziej na tym, na czym zależy, czy też zależeć powinno jakiemukolwiek księdzu. A więc na tym, aby dusze się do Pana Boga zbliżały. Na tym, aby nauka Pana Jezusa docierała do jak największej ilości osób, wpadała jak to ziarno z przypowieści Pana Jezusa w tą duszę, tam zapuszczała korzenie i przynosiła owoc. Aby duszę w ten sposób do Pana Boga zbliżała. I taki jest cel tego działania, aby ta katolicka nauka docierała do jak największej ilości osób. I to jest moje marzenie, aby duszę zbliżać do Pana Boga. Na zakończenie tego materiału przewidziałem taką małą ciekawostkę, dosyć śmieszną historię, która jest wyjaśnieniem w ogóle tego, w jaki sposób doszło do tego, że zacząłem nagrywać filmy na YouTube. Ale to na zakończenie. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie o tym, co jest dla mnie najważniejsze. Ci, którzy wysłuchali kazanie, które ukazało się wczoraj, już mniej więcej będą wiedzieli, o co chodzi. A tutaj jedna mała dygresja. Właśnie jeśli chodzi o docieranie do widzów, bardzo rzuca się w oczy to, że vlogi docierają do dużo większej ilości osób niż kazania. Myślę, że jest to w pewnym sensie niewłaściwe, to znaczy ewidentnie, gdy widzimy kazanie, to mniejsza liczba osób skłania się do tego, żeby w to kliknąć i jest to trochę szkoda. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście vlog może się wydawać bardziej ciekawy, no bo tam będą jakieś kontrowersje, to będą często jakieś komentarze do bieżących wydarzeń, no ale ostatecznie celem nie jest to, żeby bieżące wydarzenia komentować, tylko celem jest to, żeby duszę do Chrystusa zbliżać. I czasami jest potrzebne, żeby takie bieżące wydarzenia skomentować i ostatecznie duszę do Chrystusa zbliżyć, żeby na przykład wykazać jakieś błędy i problemy, to może być konieczne do doprowadzenia dusz do Chrystusa, ale jednak tą najważniejszą częścią jest objaśnianie Jego nauki, jest pokazywanie, jak ona powinna na nasze życie wpływać i to się dzieje właśnie przez kazania. Moim zdaniem
kazania są dużo ważniejsze od tych vlogów, dlatego bardzo zachęcam tych wszystkich, którzy subskrybują ten kanał, aby równie chętnie klikali w kazania, pomimo tego, że przeważnie na kazaniach nic nie widać, tam jest tylko plansza, ale mając tą świadomość, że to jest ta rzecz najważniejsza, naprawdę warto. No ale teraz powracając do tego, na czym zależy mi najbardziej. Chciałbym, używając tego obrazu z ostatniego kazania właśnie, chciałbym, aby jak największa liczba osób zbliżyła się do tego ogniska, jakim jest sam Bóg. Użyłem tam obrazu zimnej, jesiennej nocy. Myślę, że możemy to dobrze teraz poczuć, gdzie jest ciemno i zimno i jest to ognisko, przy którym człowiek łatwo może się ogrzać, gdzie jest światło i ciepło. I tak człowiek tutaj na tej ziemi, gdy zbliży się do tego ogniska, znajdzie i jedno, i drugie. A więc znajdzie prawdziwe szczęście. Jednak my, ze względu na to, że to ognisko jest na poziomie duchowym, a my jesteśmy bardziej na poziomie cielesnym, poznajemy przez nasze ciało, co utrudnia nam poznanie tych rzeczywistości duchowych, to znaczy umożliwia je, bo mamy możliwość przez nasze cielesne zmysły mamy możliwość poznania rzeczywistości, później wyabstrahowania rozumem ogólnych prawd. Także to umożliwia nam poznanie tych rzeczywistości niematerialnych, ale w pewnym sensie również utrudnia. To znaczy w ten sposób rzeczywistości materialne są dla nas bardziej dostępne, bardziej przystępne, wydają nam się być bardziej bliskie. Dlatego to, co poznajemy właśnie na poziomie niematerialnym, to, co poznajemy wyciągając ogólne wnioski z poznanej rzeczywistości, to w jakiś sposób może nam się wydawać odległe i trudniejsze do rozpoznania. Dlatego też rozpoznanie, dotarcie do tego ogniska wcale nie jest takie proste i dlatego dużo łatwiej jest nam gonić za tymi radościami, które są bliżej nas. One są dużo mniejsze, ale bliżej nas. Tutaj używając tego obrazu właśnie z ostatniego kazania, to są jak te iskry. Iskry, które wytryskają, które buchają z tego ogniska i one są już na innym poziomie, one są już właśnie materialne. Mam na myśli tutaj te doczesne, różnego rodzaju radości. I człowiek bardzo chętnie właśnie za tymi iskrami goni. Próbuje się przy nich ogrzać i znaleźć przy nich trochę światła. To jest doskonały obraz. Tak właśnie wygląda człowiek, który próbuje znaleźć szczęście tutaj w ziemskich sprawach. Jak dziecko, które goni za iskrą jedną, drugą, trzecią, ta iskra od razu gaśnie. Ona wydaje się taka piękna, jaśniejąca i żywa, ale ona od razu gaśnie. A gdy się ją chwyci, to ona co najwyżej może oparzyć i tak za chwilę zgaśnie. Tak właśnie z nami jest. Jednak możemy w sposób bardzo prosty przybliżyć się do tego ognia i tam znaleźć i światło, i ciepło, przybliżyć się do Pana Boga. Jak wspomniałem, mówiłem już o tym w ostatnim kazaniu, także odsyłam do niego jak najbardziej. Tutaj chciałbym może wejść trochę głębiej, trochę dokładniej skupić się na tym, w jaki sposób możemy do tego ognia się przybliżyć z okazji tego jubileuszowego odcinka, właśnie dlatego, że to jest to, co jest dla mnie najważniejsze, aby ludzi do tego właśnie boskiego ognia przyprowadzić, do tego ogniska przyprowadzić, do Pana Boga przyprowadzić. A więc jak zbliżyć się do Pana Boga, jak zbliżyć się w tą zimną, jesienną noc do tego ogniska, jak znaleźć trwałe szczęście, nie takie, które przemija jak te iskry, które wytryskają z tego ogniska, które wyskakują z tego ogniska, jak zbliżyć się do prawdziwego ognia, do prawdziwego źródła światła i ciepła. Otóż trzeba przede wszystkim Pana Boga poznać. Aby Go ukochać ostatecznie, trzeba Go przede wszystkim poznać. Jak mówi święty Tomasz z Akwinu, na tyle człowiek miłuje, na ile poznał. I tak musimy do Pana Boga się zbliżyć na poziomie rozumowym. Musimy Go przede wszystkim poznać. To jest tak bardzo potrzebne. Jak Go poznajemy? Poznajemy Go przede wszystkim przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie On nam ułatwił to poznanie. Nie musimy już wspinać się tym trudnym i niedokładnym poznaniem rozumowym z poznania rzeczywistości materialnej do tej pierwszej przyczyny. Możemy poznać Pana Boga dużo szybciej i lepiej, poznając Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poznając Go w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, gdzie
dostrzegamy z jednej strony właśnie tą wielkość, to jest Twórca Wszechświata, który ukrywa się dla nas pod postacią chleba. Jakże wiele w tym jest nauki. Ale być może trudno jest nam to dostrzec. Być może właśnie przychodzimy, no niby wiemy, ale nie rozumiemy do końca. Dlaczego nie rozumiemy do końca? Dlaczego to naszego serca nie rozpala? Dlatego, że zbyt mało znamy tego, który tam jest ukryty pod postacią chleba. A więc możemy go tam poznać? Tak. Ale wciąż jeszcze nie potrafimy się do niego zbliżyć, nie potrafimy go tam rozpoznać wystarczająco, bo wiemy o nim zbyt mało. Dlatego tak bardzo potrzebujemy jak najczęściej wchodzić z nim w kontakt. Wchodzić w kontakt z Panem Jezusem również, na przykład przez czytanie Nowego Testamentu. Codziennie Kościół Święty w swojej liturgii czyta fragment z Ewangelii i z listów apostolskich, ewentualnie ze Starego Testamentu. Ale na przykład właśnie jeśli mamy nasze mszaliki, starajmy się codziennie przeczytać ten fragment, który jest przeznaczony, który jest przewidziany na ten dzień dzisiejszy, na święto, na tą uroczystość, która jest tego dnia. Poznając to Słowo Boże, poznajemy Chrystusa. No i jednocześnie, jeśli korzystamy z mszalika, no to wtedy w mszaliku również bardzo często tam jest krótki komentarz. Jeśli właśnie coś jest może trudniejsze, niezrozumiałe, to mszalik też nam to wyjaśni, korzystając ze skarbca wiedzy Kościoła. Ten mszalik też bardzo często skomentuje w ogóle całe święto, co tutaj się działo, napisze kilka słów o tym świętym, którego święto obchodzimy. Naprawdę jest to rzecz bardzo piękna, bardzo praktyczna i bardzo prosta. Bardzo prosta metoda do tego, żeby się do Pana Boga zbliżyć. W moim kazaniu zachęcałem również do tego, żeby korzystać w ogóle z dzieł świętych. To jest tak bardzo potrzebne. Nie potrzebujemy na to aż tak dużo czasu. Naprawdę, jeśli poświęcimy trochę mniej czasu na przykład na przeglądanie mediów społecznościowych, przerzucanie Instagrama i Facebooka, jeśli zamiast tego poświęcimy codziennie te kilka minut, 5-10 minut, może przed snem, przeczytając po prostu, czytając przez chwilę dzieła wielkich świętych albo po prostu dusz pobożnych, możemy poznać w ten sposób lepiej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego są oni pomocni? Dlatego, że oni, będąc ludźmi słabymi, obarczonymi słabościami, grzechami, że oni poznali Chrystusa, ich serca zapłonęły tą miłością do Pana Boga i oni mogą nam pomóc również tą drogą pójść. Dlatego tak bardzo polecam czytanie właśnie tych tradycyjnych, katolickich lektur. W tym wczorajszym kazaniu, to znaczy przedwczorajszym, jeśli chodzi o wygłoszenia, wczorajszym, jeśli chodzi o opublikowanie na naszym kanale, podałem pewne konkretne przykłady, które i tutaj przytoczę. Ojciec Mateo Crowley-Bowie, Jezus, Król Miłości. Podam też linki pod tym filmem. Jest to książka wydana przez nasze wydawnictwo Tedeum. Piękna książka, która może pozwolić naprawdę poznać Pana naszego Jezusa Chrystusa lepiej. Polecam również wszystkie praktycznie dzieła ojca Woronieckiego. To znaczy wszystkie, ale w pewnej kolejności. Jego Katolicka Etyka Wychowawcza jest dziełem trudnym i już takim, można powiedzieć, profesjonalnym. Także nie polecałbym jej tak po prostu właśnie jako lektury duchowej. Jest to już dzieło specjalistyczne. Natomiast na przykład Pełnia modlitwy ojca Woronieckiego albo Macierzyńskie Serce Maryi. To są dzieła, które po prostu każdy katolik przeczytać powinien i a bez wątpienia naprawdę zbliżą one go do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście klasyka duchowości, święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Dzieje Duszy, święta Teresa Zawila i Zamek Wewnętrzny, święta Katarzyna ze Sieny i Dialog o Bożej Opatrzności, na trochę wyższym poziomie święty Jan od Krzyża i wszystkie jego dzieła w zasadzie, ale to już jest naprawdę zaawansowana duchowość, także może nie od tego akurat zaczynajmy. Gdy poznamy Pana naszego Jezusa Chrystusa lepiej, gdy będziemy Go poznawać coraz lepiej, będziemy też Go coraz bardziej kochać. Siłą rzeczy, widząc jak On jest wspaniały, jak On jest dobry, nie możemy nie zapłonąć miłością do Niego. I dlatego tak bardzo tego potrzebujemy, żeby tą naszą miłość rozwijać. I dlatego też nagrywam wszystkie te filmiki na YouTubie ostatecznie po to, aby Pana Jezusa lepiej poznać. I to może się wydawać dziwne, przecież ksiądz tyle innych krytykuje. Właśnie, nie krytykuje innych, krytykuje błędne poglądy.
Te poglądy, które wykrzywiają Pana Jezusa, które wykrzywiają obraz Pana Boga. Te poglądy muszę krytykować, bo żeby Boga kochać, trzeba Go poznać. A żeby Go poznać, trzeba Go poznać takim, jakim On jest. Jeśli ktoś prezentuje fałszywy obraz Pana Boga, fałszywy obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa, to moim obowiązkiem z miłości do dusz jest powiedzieć basta, jest powiedzieć nie może, nie mogę na to pozwolić, nie może tak być. Wszystko to jest w służbie tego poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I człowiek, który naprawdę ma przed oczami Pana Jezusa, który stara się stale Go poznawać coraz lepiej, no właśnie w tym świetle, rozpalony tą miłością, w świetle tej prawdy, widzi, że wszystkie te rzeczy doczesne, że one powinny zejść na drugi plan. Czy je przez to zaniedba? Oczywiście nie, bynajmniej. Właśnie nabierając pewnego dystansu, człowiek jest zdolny, żeby nad nimi lepiej zapanować, żeby nie bać się tych fal, które gdzieś tam w tym życiu doczesnym się pojawiają, tych różnych trudności, żeby pośród tego wszystkiego zachować spokój, bo ten człowiek widzi, że to, co najcenniejsze, to tego nikt mu nie odbierze. Tego żadna katastrofa życiowa mu nie odbierze. To wszystko to zależy od Jego woli. Pan Bóg wychodzi do nas i tylko od nas zależy, czy my Go przyjmiemy, czy nie. I to tworzy, to może wytworzyć w człowieku naprawdę niewiarygodne szczęście. Nie takie chwilowe, buchające emocjami, tylko takie potężne, silne, niezłomne szczęście, którego trudności nie złamią. Niespokojne jest ludzkie serce, póki nie spocznie w Tobie, cytując tutaj klasyczny tekst świętego Augustyna. I tak właśnie jest. Poznawajmy Pana naszego Jezusa Chrystusa nieustannie, codziennie coraz lepiej. Znajdźmy zawsze na to chwilę czasu, aby zbliżyć się do Niego i pamiętajmy, że w ten sposób właśnie rozpalamy tą naszą miłość. To silne, silne pragnienie zbliżenia się do Pana Boga, silne pragnienie wypełniania Jego przykazań, silne pragnienie Jemu służenia. I w ten sposób zbliżamy się do tego ognia i tam znajdziemy prawdziwe ciepło, które ogrzeje nasze serca, sprawi, że one nie wygasną nawet pośród największych burz. Tam znajdziemy światło, które pokaże nam prawdę, które pokaże nam prawdę tą wieczną, do której zdążamy, ale też pokaże nam w świetle tej prawdy wszystkie te prawdy doczesne. A oczywiście nie w tym sensie, że nagle wszystko tutaj na ziemi zrozumiemy, ale będziemy rozumieli dużo lepiej wszystko, co się dzieje na ziemi, gdy zrozumiemy Pana Boga, gdy zrozumiemy nasze wieczne przeznaczenie, gdy zrozumiemy, co jest naprawdę istotne. Do tego przede wszystkim chciałbym zachęcić i chciałbym wykorzystać ten radosny moment, kiedy możemy triumfować, możemy świętować rozwój naszego kanału. Chciałbym poświęcić właśnie temu przypomnieniu, do czego to wszystko służy. A teraz zapowiedziana na początku ciekawostka. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż pierwszy materiał, który był nagrany na tym kanale w formie vloga, takiego prawdziwego vloga, w sensie nie tylko katechezy przeznaczonej jakby w pierwszej linii dla uczniów szkoły, tylko faktycznie takiego prawdziwego vloga. To był materiał Dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła, komentarz do materiału z kanału Wojna Idei. W jaki sposób ten materiał powstał, to znaczy co skłoniło mnie do nakręcenia tego materiału, jest to dosyć ciekawa historia, bowiem z pewną osobą, z którą nagrywałem już wcześniej filmy, na przykład na media narodowe, której nazwiska tutaj nie zdradzę, kilkakrotnie próbowaliśmy nagrać jakiś materiał i ze względu na brak punktualności jednej ze stron, nie udało się to dwa razy. Ja byłem już dosyć zdenerwowany po tych dwóch próbach, kiedy nie udało się nagrać materiału. No i w końcu, gdy doszło do trzeciej próby, już usiedliśmy i nagraliśmy ten materiał, okazało się, że oważ osoba zapomniała włączyć mikrofon po półgodzinnym materiale, po nagraniu półgodzinnego materiału. No i wtedy stwierdziłem, nigdy więcej, od teraz będę sobie nagrywał sam. I właśnie w ten sposób rozpoczęła się ta historia tych vlogów na kanale Szkoły Akwinaty i to doprowadziło do tego, że w rok i kilka miesięcy mamy już te 20 tysięcy subskrybentów, za co jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i zachęcam do dalszego oglądania naszego kanału. Mam nadzieję, że na większą chwałę Pana Boga.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.